Uczniowie i nauczyciele Suwalskiego Zespołu Szkół nr 6 w czwartek przenieśli się i w miejscu, i w czasie. Główny hal szkolny zamienił się w ulicę Kościuszki z okresu pierwszych lat niepodległości. Pojawił się tutaj dawny zakład fryzjerski, w którym można było wyczarować na głowach stylizacje obowiązujące 100 lat temu. Na klientów chcących utrwalić swój wizerunek oczekiwał fotograf, a nieopodal cukierenka. Tutaj czekało słodkie co nieco, filiżanka herbaty. Idealne warunki, w których młode damy mogły poplotkować z przyjaciółkami. Uczniowie i nauczyciele paradowali po zainscenizowanej ulicy w strojach z epoki. Były piękne suknie, ozdoby głowy, były etole, kwiaty, opaski na czołach i perły na szyi. Były toczki, kapelusze i kapelusiki, kaszkiety, ale też i mundury. Nie sposób było przy takim bogactwie strojów zapomnieć o pokazie mody. Było też stare kino z filmem i radioodbiornik z muzyką z epoki. Lecz żona to się wie, ujęła się. A także wystawa przedmiotów, jakie zdobiły mieszkania w szalonych latach 20. i 30. minionego stulecia. Dla miłośników motoryzacji wystawa motocykli i okazja, by obejrzeć Opla Olimpię, model osobówki z 35. roku minionego wieku. A dla miłośników słowa pisanego, gazety w stylu retro.